Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać antyradar Whistler GT438G z wbudowanym odbiornikiem GPS, co daje szereg fajnych możliwości, na przykład wykrywanie radarów bezemisyjnych na podstawie współrzędnych GPS. No i też można sobie na przykład ustawić, że jeżeli jedziemy grzecznie, powiedzmy poniżej zadanej jakiejś prędkości, na przykład 50 km na godzinę, to antyradar w ogóle się nie uaktywnia, albo jak się uaktywnia, to przechodzi w tryb tak zwany quiet albo mute, czyli jest wyciszony. To daje taki komfort, że nie mamy tak dużo fałszywek, na przykład jeżdżąc po mieście zgodnie z przepisami 50 na godzinę. Antyradar praktycznie w ogóle nie daje o sobie znaku. Żeby to prawidłowo działało, trzeba wgrać do środka, do pamięci bazę radarów, prawda? Żeby to zrobić, należy podłączyć urządzenie do komputera, na komputer ściągnąć bazę takich fotoradarów i zaimplementować to tutaj do środka. Jak to zrobić? Bardzo prosto, zobaczcie. W zestawie jest kabel USB, wystarczy go podłączyć. Nie potrzeba do Whistlera podłączać zasilania, automatycznie zostanie wykryty jako dodatkowy dysk. Trzeba ze strony internetowej, na przykład naszego sklepu, gdzie jest ten produkt umieszczony, Whistler GT438, można pobrać sobie polską bazę radarów. Otwieramy, rozpakowujemy i można to będzie wgrać. Ja już to mam na pulpicie. Otwieramy plik. Teraz nam się wykrył Whistler. Mamy USB OK. Plik jest wskazany. I wgrywamy bazę do antyradaru. Procedura zakończona, więc jak widzicie, jest to bardzo proste, szybkie. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przetestować, tak, urządzenie. No, oczywiście ostrzegam, używanie antyradaru w Polsce jest zabronione. Możemy go posiadać, ale nie możemy go na drodze używać. Pokażę Wam jeszcze kilka przydatnych ustawień do antyradaru. W tym celu podłączymy zasilanie. Przechodzenie po menu nie jest skomplikowane, wystarczy uciskać przycisk menu i przechodzimy do kolejnych funkcji urządzenia. Kolejno, tu możemy sobie wybrać, jakich tonów chcemy używać w antyradarze, czy ma być tak zwany self-test robiony na początku przy włączeniu urządzenia. Tu możemy ustawić dosyć istotny parametr KA-NARU, to jest zawężenie pasma KA. Proponuję, żeby w Polsce go właśnie zawężać. Tu mamy normalne. Takie ustawienie proponuję. Ono fabrycznie nie jest włączone. Tutaj wykrywanie sygnałów SWS. Takie sygnały są nadawane przez pojazdy uprzywilejowane. Ja nawet nie wiem, czy w Polsce to nadają. Funkcja POP. Kolejna dosyć istotna funkcja, którą warto ustawić. To jest wykrywanie radarów, które działają impulsowo. Fabrycznie jest ona wyłączona. Proponuję ją włączyć. Tu mamy filtr pasma X i K. Mamy 4 poziomy tego filtru. Można zacząć od filtru numer 1, ale jeśli na przykład będzie zbyt wiele fałszywek, możemy sobie spokojnie włączyć potem filtr 2 albo 3, przetestować, jak to będzie działało. Oczywiście wiadomo, że im wyższy filtr włączymy, no tym też tracimy na czułości, ale spokojnie, pasmo X i K jest w Polsce dosyć mało używane, więc filtrowanie tych dwóch pasm X i K nie przynosi jakiegoś złego efektu, tylko właśnie pozytywny efekt w postaci mniejszej ilości zakłóceń. Wyszedł z menu. Jeśli jest jakaś bezczynność dłuższa, parę sekund, to on wychodzi z menu automatycznie. Tu możemy sobie ustawić diody peryskopowe, czy mają być włączone, czy nie. Tu funkcja GPS, czy ma być włączona, czy nie. Czy ma się wyświetlać zegar. No i tutaj mieliśmy właśnie automatyczne jakby wyciszanie, taki automatyczny quiet przy prędkości 60 na godzinę. Znaczy poniżej 60 na godzinę będzie się automatycznie wyciszał. Natomiast poniżej 30 na godzinę, ja sobie ustawiłem, będzie zupełnie w trybie mute działał, czyli nie będzie w ogóle się uaktywniał głos. No tutaj odległość wykrywania radarów z GPS, czyli już 600 metrów przed radarem można otrzymywać informacje. Ok, to by było tak pokrótce. Nie pozostaje nam nic innego, jak znaleźć kogoś, jakiegoś takiego naszego polskiego Stiga, który w zamaskowany sposób, nierozpoznawalny, przetestuje antyradar. No to do zobaczenia.